Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów o Marii Czubaszek. Nie wiem, czy młode pokolenie zna tą osobę i powiem coś takiego, że ja dostałam w prezencie kwiatki Marii Czubaszek i tu jest taki podtytuł: Życie musi trochę bawić. I są wybrane, ona jest taka dosyć niebieska, taka bardzo delikatna, więc nie wiem, czy będzie widoczna. Widać to bardzo dobrze. I jest tutaj cały spis, tak, o polityce, o zdrowym stylu życia, mężczyźni, zwierzęta, pieniądze. Takie są tytuły. Czyli to są takie trochę złote myśli. Takie złote myśli, takie po prostu jakieś wyrażenia, rymowanki. Na przykład, uwielbiam jak jest pusto w mieszkaniu, to Bóg mnie pokarał Karolakiem. Karolak to jest mąż. Aha, dobra, myślałem, że chodzi o aktora. I pomyślałem sobie, że chodziło o to, że nie wiem, w którymś momencie wyskakiwał z lodówki, ale zbyt mocno to zinterpretowałem. Zbyt mocno. Wojciech Karolak był jej mężem. Okej, okay, rozumiem. I w momencie, kiedy to dostałam, z przyjemnością przeczytałam mnóstwo tych powiedzonek, wierszy, rymowanek, takich na konkretne okazje. I wtedy sobie przypomniałam, że przecież parę lat temu ja czytałam taką książkę, to jest Maria Czubaszek i rozmowa z Arturem Andrusem. I taki podtytuł: każdy szczyt ma swój Czubaszek. I może tak rozłożę, żeby było widać. I jeśli chodzi o Artura Andrusa i o Marię Czubaszek, to są satyrycy. Oboje występowali, w zasadzie występowali. Maria Czubaszek pisała teksty do Trójki, do Radia Trójka. To było kiedyś radio osób z mojego pokolenia i to było radio właśnie nasze, takie młodzieżowe w tamtym czasie, powstało w głębokiej komunie, notabene 1 kwietnia pierwsza audycja wyszła i... Bardzo ważna data, bardzo nie tylko z powodu Prima Prelis. Fakt. I był tam taki cykl 60 minut na godzinę, były różne skecze, piosenki, wszystko było tak, mówię, w tych 60 minut na godzinę i to były właśnie teksty Marii Czubaszek, też Artur Andrus tam się prezentował i naprawdę to było takie radio, że nawet już nie mówiąc o tych kabaretowych momentach, ale było takie w komunie, pokazujące dużo młodzieżowych piosenek, dużo muzyki młodzieżowej z tamtych lat. Tam też dużą rolę Man odgrywał i cała plejada osób, które przewinęły się przez Trójkę, naprawdę były w naszym pokoleniu znane i cenione. I takie właśnie z tamtych lat, bo Maria Czubaszek pisała i kilka teatralnych spektakli napisała i były piosenki, które pisała. Ja nawet niedawno się dowiedziałam, bo są takie znane piosenki, na przykład, które śpiewa Ewa Bem. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. A to jest tekst Marii Czubaszek. Okay. Tak samo Płacz, mała płacz. To woksy śpiewały. Też tekst Marii Czubaszek. Oprócz
czy była osobą, która cały czas miała do czynienia z językiem na różne sposoby? Tak, była bardzo specyficzną osobą. Była taka kontrowersyjna. Paliła papierosy jeden za drugim. Cholera, przyszło mi to do głowy. Chciałem to przed chwilą powiedzieć, czy nie paliła szluga za szlugiem. Tak, paliła szluga za szlugiem. I była taka po prostu niekonwencjonalna bardzo. Tak jak mówiła, że zamiast iść na jakąś prywatkę, to woli pójść do knajpy i wódki się napić. Myślałem, że na prywatkach też się pije wódka. U nas się nie piło wódki, tylko się tańczyło na prywatkach. Okej. No w każdym bądź razie dla mnie to jest wielki sentyment. I na przykład takie różne satyryczne skecze były w jej wykonaniu. Na przykład Servus, jestem nerwus. I później cały skecz szedł. Albo było tak. Na wyspach Hula Gula i dialogi na cztery nogi, tam powiedzmy tak mistrzowsko dobrane słowa, jedno z drugiego wynikające, a powiedzmy... Rymujące się w ciekawy sposób. I dający dużo do myślenia. I jeszcze takie właśnie, że no to trudno opowiedzieć, myślę, że osoby z mojego pokolenia i młodsze na pewno z tą jej twórczością się spotkały i na pewno ją bardzo sobie cenią. I na przykład jeszcze tak, dzień dobry, jestem z Kobry. I takie powiedzonka, powiedzmy, w naszym pokoleniu czasem zostały na lata. Okej, czyli ja za dziecka słyszałem parę z tych powiedzonych, teraz już wiem skąd one są. Skąd one są? 60 minut na godzinę w trójce. I teraz chciałabym tutaj opowiedzieć o tej książce, którą po przeczytaniu Kwiatki Marii Czubaszek sobie po prostu odświeżyłam. I książka ma bardzo dużo zdjęć. Są od samego początku nawet jej zdjęcie komunijne, a tutaj jest na końcu zdjęcie z Karola. O, a tutaj proszę bardzo, takie już z ostatnich lat z papierosem. Okay. A oprócz tego jest tutaj wiele w tym tekstów takich, które po prostu Artur Andrus przytacza. I całość jest zrobiona w ten sposób, że on zadaje pytanie, ona opowiada i to jest od początku jej życia, poprzez jej pracę i mnóstwo właśnie takich jej osobistych zdjęć. A oprócz tego jest pięknie, zaraz pokażę, ilustrowane rysunkami właśnie jej męża, Wojtka Karolaka. I oni do siebie mówili zajączka i zajączek. Mhm. I on rysował takie dla niej zajączki. I naprawdę ciekawie to jest powiedziane, z dużym humorem, bo obie te osoby są satyrykami. I rozmawiają ze sobą w sposób taki niekonwencjonalny, zabawny, a niemniej jednak pokazujący całe jej życie. Także duży sentyment i wspomnienia dawnych lat Maria Czubaszek. Dziękuję. Dziękuję bardzo.